Dobra, siemano, wtoreczek w Toruniu. Zaczynamy dzionek. Jadę se paczuchę odebrać, bo właśnie dostałem cynka, że wpadło. Dobry. I czekamy na zamówienie. Jadę się od razu do domu zawieźć. Dzisiaj stwierdziłem, że jeszcze użyję tego nadajnika, ale podepnę do niego moją krawatówkę. Zobaczymy, jak to będzie grać. Nie wiedziałem, że ja pod domem mam klub sportu walki. Że ja bym się na jakieś MMA zapisał. No. Piękna trójeczka wyląduje w moim małym synologu. Będzie można pomału od tego GoPro odejść. Z dziewiątka, jakby ktoś pytał. Tylko rozebrane. Ze 150 gramów chyba 38 teraz ma. Zasilana z baterii. Z drona. Spoko. Ciekawe, ile to jest większe. No jest delikatnie grubsze. Może mi tu nie wejść. Trzeba tu będzie coś przykombinować. Rozebrać to bardziej. Rozkręcimy trochę obudowę. Coś przykombinujemy. Ale to najpierw praca, a potem zabawa. No i co, polecimy może na krakowską. Tam jakieś kawiarenki, jakieś deserki, kawki, pierdatki. Może stamtąd jakieś zamówienia będą na początek. Zapomniałem sobie powerbanka naładować, a odkąd szlak trafił mi jedną baterię, to jeżdżę na powerbanku. No na dwóch bateriach to ja za wiele nie ponagrywam. Dary Posejdona. Jedziemy po rybkę. Dostawa gdzieś na 7, prawie 8 km. Także no jest kawałek za dwie dyszki. A mam tylko jedną kreskę z czterech na powerbanku. No wziąłem baterię jeszcze zapasową. Także na dwie godzinki powinno być, ale nie dłużej. Najlepiej by było oszczędzać baterię i włączać kamerę tylko jak chcę coś powiedzieć, ale zazwyczaj coś ciekawego się dzieje, jak nic nie mówię i kamera jest wyłączona. Dobre. Równe 700. 700 i volt. Dziękuję. Szkoda, że volt nie podaje ceny, jaką klient zapłacił, bo ciekawe, że mnie taki zestaw rybki kosztuje. To nie są tanie rzeczy, kurwa, panie. Jedziemy jakieś na Błonia, pod stadion. W sumie która jest? 11. No to ja też dużo, jak 2,5 godziny, to nie mam dzisiaj, żeby jeździć. Mi się mała puszka szykuje po drugiej.
Miałem cię jeszcze podejść. O, wakacje. Miałem cię jeszcze podejść do Globo Center z tym plecakiem. No to przecież dzisiaj jest wtorek. Ja teraz już wiem, ale od rana byłem święcie przekonany, że jest środa. A oni stacjonują na Limanowskiego tylko w środę i w czwartki. Dobra, już muzyczkę puścimy. W wiadomościach patrzyłem dzisiaj, to podobno już woda nie stoi na alejkach. Błoto zostało. No, czyli chyba jest przejezdne. Coś tam sprząta koparką. Nie wiem, czy się pchać w ten syf. Pojadę górą chyba. I tak będziesz stał? Idziesz, nie idziesz? Kurwa. No, nie będę po tym gównie jechał. No jest błotko. Może pani jakąś instrukcję dała? Klatka B. £655 mieszkam. Dzień dobry. Dziękuję. Kurde, w bluzie, w słońcu za gorąco. A jak znowu do cienia się wjedzie, to w podkoszulku byłoby za zimno. A jak to się ubrać? To co, my się może przykręcimy koło rynku. Albo faktycznie na tą Karmelicką jechać. Nie masz zamówienia, jeźdź na Karmelicką. Kurde, chyba o godzinkę za wcześnie. Znaczy już któryś raz spotykam na tym rowerze. Mnie przekonałeś do złożenia konestyki deluxe. Nie no, fajnie jest, tylko ramę ten rozjebałem, już pękło. Już pękło? No, spawałem, ale... Na poszczodówce? Tak, no. Znaczy w sumie najgorzej, bo nie na spawie jebła, tylko na rurę. No bo to jest częste, no. Jak robisz konwersję na elektryka, to wiesz, większe obciążenie, ty jeszcze jesteś... No mały nie jest. To wiesz. No. A też może jeszcze bomberek.
No może, może... O, chyba, no ja bym jeszcze na twoim miejscu zmienił przedni widelec, bo ci jeżdżę. Jak na twoją wagę, to lepiej zmień sobie widelec. Czemu, za miękki? Nie chodzi o to, o grubo szlak. Aha. Normalnie w DH powinno w takich autostoperach powinno być 40 grad. Mam wersję, A bym do elektrycznego roweru? Nie. A konastinki to jest dlatego konastinki, bo ty masz tutaj ten amortyzator i to ci bardzo przeszkadza. No tak, ten to inny pakiet włożył, nie? Zabudowany w końcu. Ja znam taką ramę konastinki, ma amortyzator poprowadzony tak i tutaj masz taki wielki... No to ja wiem który, no to widziałem, bo oglądam tego tabę na rowerze. No. Taba. Ale taba nie ma deluxa, tylko ma stinki zwykłe. Deluxe ma właśnie to fajne, że ma tego, ten amortyzator prosty, nie ma taki krzyżony, ma prosty. No bo tu wszystko psuje to, nie? No bo nie ma tu jak tego zabudować. Tak, leci, bo ty pewnie też mam to całe. No, hejo. Jeszcze nie miałem, ale teraz mam. McDonald's z Grodzkiej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo Uber od razu dał. Może Uberek coś lepszego oferował. A może nie będzie ludzi dużo na rynku, to przelecę. Przelecę płytą. No i pięknie, tak można jeździć. Dobry, 716. 716. To wszystko, tak? Dziękuję. I do widzenia. Felicjanek 15. Pewno Uberek by się bardziej opłacił. To jest 15, nie? Tak nie wpatrzyłem do kuchni. Dobra. Dzięki. Do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. Homie burger. Bez okrutek. Bierę. Na Lea 37. Czyli wracam. Więc zakazał mi tu przejechać, że niby tutaj przelecę koło stadionu, a jest przejazd? Jest. Do piekarni? Czwarte przez windy. Dobre. Bardzo. Do widzenia. Wzajemnie. Miski na lewo. Dostawą na Prądnik Czerwony. Nowy klient, więc musimy się streszczać.
dobry, 828. Dziękuję. Dodatkowy odbiór, lowe schabowe z dobrego pasterza. Odbiór za 14 minut. Kurde, tu niby nowy klient, to wypadałoby jak najszybciej to dowieźć. Ale wpadło mi kolejne dodatkowo płatne 15 zł, żeby wpaść po lowe schabowe. No i co? Jeszcze odbiór jest za 14 minut, to przecież to... To zejdzie. Tyle, że no jednak... Ta restauracja jest po drodze. Tam, gdzie jadę, więc... Jakby było gotowe na czas, to maksymalnie 5 minut poczekam. Fajnie jakby Wolt dawał opcję taką, żeby jak już jestem gdzieś blisko miejsca tej pierwszej dostawy, a za tym drugim zamówieniem trzeba czekać, to żebym sobie mógł jechać to dostarczyć i wrócić się po to drugie zamówienie. Tak co, ona mi powie, że trzeba poczekać 15 minut jeszcze i ja będę czekał z tym zamówieniem pierwszym. Jedynie pisać na support, żeby mi to ściągli, bo chcę jechać to pierwsze zawieźć. No i bye bye 15 zł. O, tu byś mi wysłał Lowasa. W sumie ostatnio jak tam byłem, to była taka godzina szczytu chyba, bo to była 14. Dzisiaj jesteśmy półtorej godziny wcześniej, 12.20. To może takiego nawału stacjonarnych klientów nie będzie. I żarełko będzie gotowe. Dzień dobry. No witam Cię, co zabierasz? 727. No to to. Super, dziękuję. Proszę. I do widzenia. No, dzisiaj sprawnie, no nie ma ludzi. A, może telefon bym sobie wziął? Ja mam? Nie, nie, to po prostu. Padło jeszcze jedno, ale już nie będę jaj robił w sumie. Jak teraz przemyślałem. Czy ten nowy klient dostanie na kolację ten obiadek. No, to na promienistych to już jest spóźnione minutę. Ale w sumie dostawiam na 800 metrów. Kurde, mogłem to wziąć. Nie wiedziałem, że... Dostawa jest tylko na 800 metrów. Mam nadzieję, że to z tego. Z Lea.
żeby już tego nowego klienta odhaczyć. Zresztą nie będę brał wszystkiego dla siebie, dajmy też chłopakom zarobić. Co, że ja tu niby mogę przejść? Bez dzwonienia? No chyba nie bardzo. Dlaczego ta nawigacja mnie tędy prowadzi? Aha, to sobie nagrałem dostawę. Trochę ciepło, aż mi się kamera wyłącza. No ale sorry, jest 20 stopni. Przez to, że mam tyle mikrofonów podpiętych, to się grzeje. Dostarczyłem do tego nowego klienta te miski. Lecimy z tą pizzką ze schabowego. Dostawa była na 7 piętro z taką starą windą. Kurde, całe to trzeszczało. Co dwa piętra jakiś zgrzyt. Jak się delikatnie poruszyłem tylko, to już zaczynało trzeszczeć jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że ten sznureczek od bluzy obijający się o mikrofon nie będzie słyszalny. Obok wiozą cement na górę. Tak liczą kilogramy worków, żeby wagowo nie przekroczyć. I chyba chcieli się tu wbić do drugiej windy i na dwie pojechać. A ja im się troszkę wtryniłem. Najgorzej, że on mi ją zawoła za chwilę na dół. Dzień dobry. Darek z kim jeszcze mnie odwiedził? Proszę? Darek z Sita. A skąd wiesz? A, wszystko wiem. Wszystko? Wszystko, no. Wszystko. No to super. Dzięki. Fajne filmiki, fajny kontekst. Ja dziękuję, dziękuję dobra, bardzo. Super, super. No to hej, cześć. Ale jajo, pierwszy raz. Ja myślałem, że będę inkognito, jak gęby nie będę pokazywał. I nie rozpozna na mieście. Pozdrawiam. Wyskoczyłem jeszcze sobie na dwie godzinki coś dorobić. Raczej nie będę odcinka nagrywał, bo jakoś nie mam weny. Chciałem tylko dograć do tej porannej części. Tam jechałem z tym zamówieniem ze schabowym z pizzą do klienta, a klient okazał się siewidzem, rozpoznał mnie. No i po powrocie do domu tamte napiwki oczywiście wpadają ze znacznym opóźnieniem. Zobaczyłem, że dostałem 60 zł napiwku. Chciałem bardzo podziękować, no bo to nie oszukujmy się, no nie jest to mały napiwek. Dla mnie nawet niewyobrażalny. No, także no, dzięki stary. Zrobiłeś mi dzień. Pozdrawiam. I lecę dalej. No nie. Boże. Przecież gdybym ja bym wiedział, ja bym sobie drugą stroną pojechał. Sprawdźmy może, że tu jest jakiś objazd. Kurde, ja się tu nie znam w tej hucie. No, musi być jakiś objazd. Chyba objechałem. McDonald's Medweckiego. To jest chyba
przy Czyżynach. No i co? Pieniądzka jest tutaj. Do kościoła? A ja mam pod 19. Nie no, kurwa, jak do kościoła, co ty? To już jest 9. Tutaj. O Boże. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. O, nie zamknął. Ciekawe, ile ja mam do domu. Ty kurwa, nie wiem gdzie ja jestem, ale jestem 11 km od domu. A baterii mam może na 3. Pięknie. Mamy 3 godzinki. Zarobiony 96 zł, co nam daje 32 na godzinę. Strzała!